Bobrowniki TV. Najświeższe informacje z regionu. Bobrowniki TV. Regionalna telewizja internetowa. Dla telewizji Bobrowniki, pan inspektor Włodzimierz Mogiła, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic. Mam przyjemność być sędzią głównym tych zawodów. Dzisiaj w Rogoźniku odbywają się pierwsze ogólnopolskie młodzieżowe finały Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego. Młodzi ludzie, mamy nadzieję przyszli adepci Służby Ruchu Drogowego, realizują zadania czy wykonują konkurencje związane ściśle z służbą ruchu drogowego, począwszy od rozwiązywania testu z przepisów, następnie ręczna regulacja ruchem, następnie jazda z pomocą szybkościową samochodem, jazda gokardem, no i kwestia związana z jazdą precyzyjną z talerzem stewarda. Zaangażowanie czy uczestnictwo tych młodych ludzi w tak dużej liczbie świadczy o tym, że zawód policjanta ruchu drogowego jest bardzo popularny i mamy nadzieję, że wśród tych uczestników tych konkurencji, tego pierwszego ogólnopolskiego finału są przyszli adepci służby ruchu drogowego. Jesteśmy ze szkoły Wojkowice, liceum ogólnokształcące o profilu policyjno-prawnym. Jesteśmy właśnie na zawodach w Rogoźnickim Parku. Jest fajna pogoda. No, jest naprawdę bardzo fajnie. Pozdrawiam Bobrowniki TV, Klaudia Bochenek i Patrycja Sury. W dniu dzisiejszym na terenie parku w Rogoźniku odbywają się pierwsze ogólnopolskie mistrzostwa Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego. Inicjatywa pani dyrektor Magdaleny Kreczko z liceum w Rzecicach, z którą to szkołą współpracujemy. Cieszę się, że akurat zapadła decyzja o lokalizacji tego na terenie naszej gminy, bo to jest dodatkowa forma promocji gminy, naszego parku. Przyjechały do gminy z całej Polski. Mam nadzieję, że ta impreza będzie kontynuowana w przyszłości. Dopisała nam wspaniała pogoda, rozegrane zostały bez przeszkód wszystkie konkurencje. Ja mam nadzieję, że rywalizacja była w duchu fair play, a wygra najlepsza drużyna. Wszystkim uczestnikom chciałem podziękować za obecność na terenie naszej gminy i zapraszamy za rok, jeżeli będą organizowane kolejne mistrzostwa. Wszystkiego dobrego.